myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 34. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. 35. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z powodu mnie i Ewangelii, zachowa je. 36. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? 37. Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? 38. Kto się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. 1. Mówił także do nich, zaprawdę, powiadam wam, niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. 2. Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. 3. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. 4. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 5. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. 6. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. 7. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos, to jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. 8. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 9. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 10. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. 11. I pytali go, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że wpierw musi przyjść Eliasz? 12. Rzekł im w odpowiedzi, istotnie, Eliasz przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu Człowieczym? Ma on wiele cierpieć i być wzgardzonym. 13. Otóż mówię wam, Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest napisane. 14. Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nimi. 15. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali go. 16. On ich zapytał, o czym rozprawiacie z nimi? 17. Odpowiedział mu jeden z tłumu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. 18. Ten, gdziekolwiek go chwyci, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. 19. On zaś rzekł do nich, o, plemię niewierne, dopóki mam być z wami? Dopóki mam was cierpieć? Przyprowadźcie go do mnie. 20. I przywiedli go do niego. Na widok Jezusa duch zaraz począł szarpać chłopca, tak że upadł na ziemię i tarzał się z pianą na ustach. 21. Jezus zapytał ojca, od jak dawna to mu się zdarza? Ten zaś odrzekł, od dzieciństwa. 22. I często wrzucał go nawet w ogień i w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz co, zlituj się nad nami i pomóż nam. 23. Jezus mu odrzekł, jeśli możesz. Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. 24. Natychmiast ojciec chłopca zawołał, wierzę, zaradź memu niedowiarstwu. 25. A Jezus widząc, że tłum się zbiega, rozkazał surowo duchowi nieczystemu, duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego i nie wchodź więcej w niego. 26. A on krzyknął i wyszedł wśród gwałtownych wstrząsów. Chłopiec zaś pozostawał jak martwy, także wielu mówiło, on umarł. 27. Lecz Jezus ujął go za rękę i podniósł, a on wstał. 28. Gdy przyszedł do domu, uczniowie go pytali na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić?
29. Rzekł im, ten rodzaj można wyrzucić tylko modlitwą i postem. 30. Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileję. On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. 31. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. 32. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się go pytać. 33. Tak przeszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich, o czym to rozprawialiście w drodze? 34. Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 35. On usiadł, przywołał 12 i rzekł do nich, jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. 36. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich. 37. Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, mnie przyjmuje, a kto mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. 38. Wtedy Jan rzekł do niego, Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. 39. Lecz Jezus odrzekł, nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. 40. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 41. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 42. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. 43. Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie łomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. 45. Jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. 47. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła. 48. Gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. 49. Bo każdy ogniem będzie posolony. 50. Dobra jest sól, lecz jeśli sól smaku traci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. 1. Wybrał się stamtąd i przyszedł w granice Judei i Zajordania. Tłumy znowu ściągały do niego, znowu je nauczał, jak miał zwyczaj. 2. Przystąpili do niego faryzeusze i chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. 3. Odpowiadając zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? 4. Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. 5. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. 6. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. 7. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę. 8. I złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. 9. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. 10. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. 11. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. 12. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. 13. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. 14. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. 15. Zaprawdę, powiadam wam, kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. 16. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 17. Gdy wybierał się w drogę,
Przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed nim na kolana, pytał go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? 18. Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 19. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę. 20. On mu rzekł: Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. 21. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. 22. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmocony. Miał bowiem wiele posiadłości. 23. Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do Królestwa Bożego. 24. Uczniowie zdumieli się na jego słowa, lecz Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść do Królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. 25. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. 26. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: Któż więc może się zbawić? 27. Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga, bo u Boga wszystko jest możliwe. 28. Wtedy Piotr zaczął mówić do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. 29. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól 30, z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. 31. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. 32. A kiedy byli w drodze, zdążając do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili, ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. Wziął znowu 12 i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. 33. Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom. 34. I będą z niego szydzić, oplują go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie. 35. Wtedy podeszli do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. 36. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? 37. Rzekli mu: Daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej twej stronie. 38. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? 39. Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 40. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. 41. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. 42. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. 43. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. 44. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. 45. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. 46. Tak przyszli do Jerycha. Gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. 47. Ten słysząc,
że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie,